A więc witajcie. Na dzisiejszym odcinku będziemy karmić zwierzaki, będziemy karmić jaszczurki, bardziej karmić pająki też i skorpiony i węże, czego jeszcze nie było. Więc zostańcie do końca, a my, nie przedłużając, lecimy za karmieniem. Pająki czy gady pierw? Gady. Zawsze jakoś karmię pierw gady, a potem dopiero pająki. Przeważnie. Zawsze. Tak. No to lecimy. A my lecimy z intro. Intro. Zaczynając z klasykiem, lecimy z jaszczurkami sycylijskimi. I co ja to wam mogę powiedzieć? Wszystko o nich wiecie chyba, nie? Nie wiem, czy chcecie opis gatunkowy, ja bym z chęcią zrobił. Ale to tylko pytanie jest do was, czy byście chcieli takie rzeczy. Weź, nie daj się prosić. Weź. Będę sami to wciąż. Zobacz, karaczan, zobacz. Nie podoba mi się karaczan. Ale widzę, że jaszczurce z góry się podoba. Chodź to. Nie, bądź taka mała. Mała. Ojejku. Ostrością. O. Ops, chodź to. Niezwykle ostre zawiodła. Albo jako kamerzysta. Ale na dwóch rzeczy na raz nie zrobię. Czemu się zastanawiasz nad karaczynikiem? No weź. Wiem, jak chcesz. Zobacz, no i cię uciekł, no i co? No i co? No dobra, to lecimy do kolejnego Pokemona. Dobra, ja sobie przez czas rozmrożę myszki. To jest taka mała dla heterodona, bo mam heterodona. I w ogóle... O kurwa. Widzicie to pałę? Ostrość. Ostrość. O. To jest mysz. Co jest? Pozdro, Hubert. Pierwotna kumowa forma. No i w takim czymś mi przysłał jakieś 30 sztuk myszy. Co jest? Nie, szczurów, przepraszam. Przepraszam, szczurów. Śmieszne. Śmieszne. Teraz porozpakowany taki balon. ten. I lepiej będzie wężowi przełknąć, nie? Będzie takie... Więc... Props. Dobra, nie wiem, czy wiecie, co jest w tym terrarium, ale to jest mój kochany jaszczur, który wygląda tak. I to jest... wiecie, to jest jaszczurka perłowa, to jest samiec. Jeszcze gdzieś jest samica, na wyjść. O, pokazało się. Mamy samicę. To nic, tylko karmić dalej. I mam pokazać, jak to fajnie wygląda. Który pierwszy, który pierwszy? A, samica ma pierwsza. Już tam walka, to słyszę. Zabieramy sobie. Patrzcie. Sobulaki jedno. Chodźcie. Co? Ktoś mi pół karaciana zjadł. A ja tylko połowa? Bardzo ładnie.
Dobra. Teraz idziemy do tego terrarium. I tam siedzi mały pępusiek. Jaki fajny pępusiek. No, ja go zaraz nakarmimy. Ło, jaki atak. No i już będzie ucieczka, i będzie ucieczka. I oczywiście musiał pójść w prześwietlone miejsce. Bo czemu nie? Młody. Młody. Chodź tu. Chodź tu. O. No i to było fajne. To było fajne. Strasznie mi się on podoba. W sensie ma taką fajną strukturę skóry w ogóle, nie? Taka szmaragdowa. Dobra, jak widzimy, obydwa sobie grzeją poślady. Nie, ostrości nie było. No najgorzej, Patryk, ty schrzaniłeś wszystko, co? Dobra, chyba ostrość była, chyba była. Bo to jest parka, nie tylko. Nie widzicie, nawet samiec pompuje trochę, żeby samice tam powieść. Więc no, że będą młode. Okej. Dobra, mamy dwa tarczowce, jak widać. Jeden tu zaraz pewnie przyjdzie. Tam pomacham palcami. Teraz pewnie przyjdzie. Tutaj jest trochę burdel, sorry. Weźmy sobie jakiegoś drewnojada. Co nie? Pokażmy im. I o. Tu już. Jemu się coś nie spodobało. Jak się patrzy na nią, ty. Zawiedziony. No ogólnie fochy strzelają, jakbyście chcieli wiedzieć. W sensie to moje, nie? One są chyba z odłowu. Nie wiem. Ale no. Było tak, że jak jeden nie dostał, to drugi się obrażał. To było takie trochę śmieszne. No tak wygląda wyżerka u nich. Nic specjalnego. Czyli że sobie z ryja zabierają. Ona się nie gryza, to jest parka ogólnie. Będzie mądry pomysł. Na pewno nie, bo nie tam przecieka. Bo szczur jest mokry. Ale dajmy go tutaj, żeby było dobrze widać. I dajmy węża, który siedzi tutaj. Weźmy go, może mnie udziabie, może mnie pozna, że to jestem ja. Chodź mordeczko. Proszę, tu masz szczurka. Co ty chłopie tworzysz? Patrz, co tu jest. Co? Co to? No udało się. Może dać mi tę miskę? Dzięki. Takie polowanko. Dobra, kolejny wąż do nakarmienia. Mysz szczur przygotowany. Hej. Co tam się dzieje? Karmionko? Tak? Chodź. Nie podchodź do mnie. Nie chcę, żebyś mnie ugryzł. Ła. Odciąć się. Dobra. Mordo, masz tu mysza. Pa, jak idzie. Chłopie. Czaisz? Tylko nie w rękę. No tak trochę od niechcenia, ale widzę, albo... Git. Dobra, wyciągnąłem kilka pająków, które chciałbym nakarmić.
I jeszcze mam dla was smutną informację na temat Birupesa, ponieważ odszedł, widział źle winią, warunki miał bardzo dobre. Ja wam pokażę, jak on wygląda, bo to jest jakaś masakra. Więc tak, skończył w złym stanie. Nie wiem, tak zaczął linieć, chyba go karaszan podjadł i tak to się skończyło. Jest mi z tym bardzo przykro. Jakbyście mogli, to napiszcie jakiegoś świeczuszka, zniczek pod komentarzem, znaczy w komentarzu. Na pierwszy ogień poleci drugi. Kurka, nie trafiłem. No i se poszedł karaszan jeden, no cholerka. Na pierwszy ogień idzie Darlingi. Chcą to jakoś nagrać, ale z drugiej strony karmię. O tak. Przepinam się na maka. No i dobra, widzimy tutaj w takim lekkim przybliżeniu tego pojączka. Jak widać, Darlingi posiada róg. Mam taką wypustkę na karapaksie. No i co? Większego makro nie robię, bo już robiłem na filmach. Widzieliście, jak to wygląda. Wygląda kozacko. No i co, jak widzicie, dał sobie radę. Maluch. Czy nie wiem, czy taki maluch. No 3 dc, no to taki podrostek. W ramach ciekawostki chciałem wam pokazać świeżą powolnicę. To jest Chilobrachys Dysocolus Dysoceus SP Blue. W ogóle, bo nie wiem, nie? To chciałem, żebyście mi powiedzieli, co znaczy SP, nie? W nazwie, bo nie wiem szczerze. Wiem, że to głupie, ale nie wiem. I jako dodatek zwróćcie uwagę na kształt jego odbłoka, nie? Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, co to jest, ale on jest jakiś zdeformowany. Po tej wylince. Ten odbłok taki dziwnie krzywy jest. Widzicie to? Taka bulwa mu się zrobiła, ja nie wiem, o co chodzi. No. Tak on wygląda. Bardzo ładnie po wylince. Chcemy wejść bliżej? A wejdźmy. No jak widać, te przednie noże są fajnie niebieskie. Wcześniej tego nie zauważyłem, że on ma takie totalnie niebieskie noże. Ale zauważcie, że one nie są aż... To są takie... grantowe. Tak mi się świecę. Światło ma, ale niedużo się zmienia. Widzicie? No są takie... no granatowe takie, nie? O, teraz widać. Ładny kadryk. Ładny kadryk zrobiłem. Chyba ładny. Dobra, zobaczmy jeszcze go od góry. Dobra, tak pan wygląda od góry. Zobaczcie na ten odłok, co tu się stało w ogóle. Ktoś mi powie, co to jest w ogóle? Taka bulwa, no widzicie, no widzicie teraz sam co ja, nie? Co to jest? Ładny pan, ładny. Dobra, wracam do filmu. Ale cudeńko. Spójrz na te nogi. Co jest? Nie chowaj się. Nie bądź taka. Dobra, kochani, ona pewnie nie zje, więc ja ją odkładam. Ale nakarmię sobie drugą sztukę i również spróbuję wam jakoś pokazać. Nic nie obiecuję, mówię. Starałem się, widzieliście. Ja się ogólnie powiem w miarę boję, ale dla was wszystko. Dla tych kilku osób zobaczymy, co się uda pokazać. Ta pola jest trochę mniejsza i miała wcześniej winkę, więc aż takich kolorów nie będzie, ale zobaczymy. Na pewno coś zje. Ja idę o zakład, że coś zje. Na pewno. Sorry, że tak to nagrywam, ale raczej się nie uda.
Panie, coś niebieskiego widać? Nie wiem, czy coś widać. Jakoś to widać, jakoś tego nie widać. Średnio widzę. No i dobra. Mamy poje metaliki. To jeszcze nie wiem, jak ten film będzie trwał. Ale coś tam wam jeszcze pokażę, jakiegoś ciekawego pająka i myślę, że to będzie na tyle. O, proszę bardzo. Ale cudeńko. O chłopie, to jest powolnice, nie? Ja bym chciał bliżej, nie? Ale ona jest piękna, o chłopie. O chłopie. Jakie cud... Ten pomarańczowy odwłok, co jest? Wow. Wow, ale mi się podoba. Ojejku, jakie to jest piękne. Ojejku, ojejku, ojejku. Ja chcę bliżej, czekajcie. No widzicie. A ten odwłok jest kozacki. Kozacki. O, i te czarne nogi. Ojejku, ojejku. Jeszcze bliżej. Tylko mi trochę przypomina Murinusa. Ale takiego według mnie ładniejszego. I wali Murinusa, ale w takim serio ładnym. Ci Murinusy są ładne, co nie? Ale według mnie ten jest dużo ładniejszy. Spójrzcie na te przejście tych nóg. Jejku. Cudeńko. Dla mnie w ogóle fun fact, pająk nadrzewny. No. A nie wygląda, co? Nie wygląda jak nadrzewnik. A pisze na nacie, że to jest nadrzewnik. Wiecie, bo ja też nie jestem jakimś hardcorem. Super tym doinformowanym człowiekiem. W sensie wiem, jakie warunki potrzebuje i tak dalej. No, w ogóle to nie jest afrykański pająk. No i potrzebuje takich dość jak pora, nie? Ale bądźmy szczerzy, że nie wygląda jak pora. Nie ma ani żadnej hati-hati czy coś. Tylko budową przypomina takiego zwykłego, no, zimnego pająka. Więc ciekawe, żółty pająk z jakiś... Nie wiem, pamiętam skąd ona pochodzi, ale... Kozak totalny. No i dobra, kończymy Murinusem. Bo mi się przy statywu nie chce ustawać, a ja tak się teraz telefonem do aparatu rozładuję. Więc tutaj mam jeszcze Murinusa do porównania. Oczywiście wścieklica jak nie... No jak widać. No. Zostawcie łapę. Zostawcie suba. Żeby mnie zmotywować. Bo 19 subów, a na 25 filmów chyba to jest dość słabo. Więc byłbym bardzo wam wdzięczny za każdego subika, bo sub jest na wagę złota. Lajka i komentarz, czy wam się podobało, czy nie. Mi zaraz Murin wyjdzie, będzie beka. No to siema.